Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest studiowanie matematyki, fajerwerki czy mozolna praca. Kolejny odcinek poświęcony studiowaniu matematyki przed nami. Na kanale, jeżeli jesteście zainteresowani, znajduje się naprawdę sporo materiału na temat specjalności matematycznych, na temat tego, czy studiowanie matematyki jest drogie i wiele, wiele innych. Dlatego zachęcam do przeszukiwania kanału. Jest coś takiego jak wyszukiwarka i można fajne rzeczy tutaj znaleźć. No i wracamy, moi drodzy, do tematu. Często bezpośrednio lub też poprzez maila pytacie, jak to jest studiować matematykę. No bo tak naprawdę niewielu z nas ma kogoś, kto w rodzinie, już w ogóle to jest rzadko, ale ogólnie z kolegów starszych, którzy na przykład studiują matematykę. No i trzeba się zapytać, bo chcielibyśmy na przykład się wybrać i czy to w ogóle jest fajne, no bo fajnie jest pójść studiować coś, co będzie jakby też, oprócz tego, że nas będzie interesować, no to będzie po prostu to się studiowało miło. No i generalnie, kiedy pytacie, widać zapał. Lubię matematykę, jest fajnie, liczę sobie dużo fajnych zadań, matura poszła mi dobrze, bardzo dobrze. No i widać ewidentne takie pozytywne nastawienie do matematyki, zawsze szło mi od podstawówki itd., itd. No i jest okej. No i generalnie często pytacie się, czy właśnie studiowanie matematyki jest ekscytujące na przykład w jakiś sposób. No jest to bardzo dobre pytanie ogólnie, bo powiem Wam szczerze, że dla wielu osób jest ekscytujące. Ale w tym filmie chciałabym zwrócić uwagę na to, że studiowanie matematyki jest wieloetapowe. Poza tym, że trwa 3 albo 5 lat, albo ile chcecie, to chodzi o to, że Wasza wiedza na tych studiach, po pierwsze, jest troszeczkę inaczej to wygląda niż w liceum, o czym już wielokrotnie mówiłam, a po drugie chodzi o to, że Wy budujecie tę wiedzę, czyli wchodząc na pierwszy semestr dowolnej specjalności, matematyka wygląda praktycznie tak samo. Macie podstawowe przedmioty, które są wprowadzające, które budują Wasze podstawy teoretyczne. No i to nie są fajerwerki. Od razu mogę powiedzieć, że to nie są fajerwerki. To jest często właśnie mozolna praca, bo jest tak. Definicje, własność, twierdzenie, własność, lemat, fakt. Kolejna własność i tego jest razy 100. No i generalnie często jak dzielicie się waszymi wrażeniami z pierwszych wykładów, no to mówicie, że no okej, usiadłem, popatrzyłem. Lub popatrzyłam i zastanawiałam się ogólnie, co tu robię i o co chodzi. No i dopiero po jakimś, powiedzmy, drugim, trzecim wykładzie jakby zaskoczyło się i jakby wiadomo było w ogóle, co się dzieje na tym wykładzie. No i tu jest to pierwsze zetknięcie, no ale potem przychodzi czas na naukę, na różne rzeczy i okazuje się, że faktycznie to nie jest tak, że będzie wow, ale fajnie, tak jak oglądam wykłady na YouTubie na przykład Terence'a Tao czy wielu innych osób, ekstra, tu mogę użyć to, dzieje się, tu mogę to, bo często też spotykam się z takimi reakcjami. Nie, moi drodzy, to tak nie jest. Po prostu ta wiedza początkowa zwłaszcza, ona jest taka powolna, ona po prostu dobrze jest dobrze zrozumieć, bo ona przydaje się potem i często się do niej wraca i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę mozolna praca. Wielu z Was pisze, na przykład zwłaszcza przed pierwszą sesją, że siedzicie godzinami nad jakimś twierdzeniem, że siedzicie nad zadaniami prawda, pół dnia czy kilka dni nawet i faktycznie próbujecie rozpisywać, notować i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu taka mrówcza troszeczkę praca. I wielu wykładowców też to podkreśla, że faktycznie no, taka jest matematyka. Ona lubi różne szczegóły, ona lubi różne uzasadnienia, ona lubi pewną strukturę, prawda, jest jakaś przyczyna, jest jakiś skutek. No i to nie jest takie podobne do fajerwerków, które wybuchają, prawda, jest wielkie show i się kończy, tylko to jest właśnie mozolna praca. Ale żeby nie zniechęcić ogólnie osoby zainteresowane studiowaniem matematyki, albo te, które się dostały na matematykę właśnie i od października zamierzają studiować, powiem Wam, że faktycznie są fajerwerki czasami, kiedy są przedmioty, ale to już później zazwyczaj się pojawiają takie przedmioty,
później, nie że na ostatnim roku, tylko na przykład na drugim roku, często gdzieś na trzecim, które są bardzo ciekawe. Naprawdę są bardzo ciekawe, ale one mogą się pojawić dlatego, że wy już macie jakąś wiedzę zbudowaną. Często mówicie, że no dopiero teraz rozumiem, co tam się dzieje, ale gdybym nie miał tych podstaw, mozolnych podstaw, to totalnie nie wiedziałbym i to by mnie nawet nie interesowało, bo bym nie wiedział, o czym się mówi. Więc te fajerwerki się pojawią, ale najpierw jest mozolna praca, po prostu mówiąc w skrócie. I no, tak to wygląda. Oczywiście do tych fajerwerków i mozolnej pracy ważna jest też jedna, jakby warto doczepić jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie to, gdzie studiujecie, jaka jest grupa wasza ćwiczeniowa, jaka jest grupa na całym roku. I dzięki temu to wszystko jakoś inaczej, prawda, idzie, kiedy, prawda, między zajęciami albo po skończonych zajęciach można się pośmiać, można się powymieniać jakimiś spostrzeżeniami, komentarzami. I to jakby nadaje też ton temu studiowaniu matematyki, bo często też mówicie, że ale mam fajną grupę, że chociaż przedmiot jest okropny i po prostu nikomu nie idzie, bo coś tam, no to jednak faktycznie wspieramy się, siadamy wspólnie i debatujemy na temat jakiejś własności, co też jest naprawdę fajne, kiedy matematycy siadają, bo pomyślcie, czy byście zrobili to w liceum, raczej nie, a tutaj cała grupa na przykład siada i wszyscy mówią o tym samym i chcą zrozumieć to same. To jest też bardzo piękny urok studiowania matematyki. Generalnie, moi drodzy, tak jak mówię, fajerwerki są, przedmioty są na wielu uniwersytetach, politechnikach oferowane, bardzo fajne później. Na przykład sporym takim fajerwerkiem w moim odczuciu jest na przykład kryptografia, teoria liczb, teoria grafów też, jeżeli ktoś lubi. I oczywiście równania różniczkowe, tutaj jest troszeczkę mozolnej pracy obliczeniowej, ale naprawdę zastosowanie jest tak szerokie do każdego przedmiotu, że pojawiają się fajerwerki bardzo, bardzo często. No więc, moi drodzy, tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego tematu albo chcielibyście po prostu podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bo na przykład studiujecie matematykę, kończyliście matematykę, to piszcie. Na pewno osoby, które kandydaci albo osoby, które po prostu gdzieś tam na razie przelotnie o tym myślą, skorzystają z tych elementów, dlatego że faktycznie trzeba studiować coś, co nam sprawia przyjemność, prawda? A jeżeli mamy na przykład potrzebę, żeby coś było jakieś bardziej dynamiczne, no to no matematyka no nie zawsze taka jest. Jeszcze tak na koniec tylko dopowiem, że na własnych studiach często wymienialiśmy się, o ile taka była możliwość, z różnymi innymi osobami, z innych kierunków w ogóle, z innych wydziałów i patrzyliśmy, czy damy radę wytrzymać na jakimś wykładzie. No i generalnie był raz taka sytuacja, że spróbowaliśmy pójść na wydział tam historyczny i po prostu nie mogliśmy wytrzymać pół godziny, bo już zasypialiśmy. Tam się cały czas było jakieś słowa, słowa, zdania, zdania, słowa, słowa, data. Nic się nie działo dla nas oczywiście w naszym odczuciu ciekawego. No i potem spróbowaliśmy zrobić to samo na prawie i było podobnie. Więc generalnie po jakimś czasie okazuje się, że może być jeszcze więcej mozolnej pracy i nudy niż na matematyce. Więc moi drodzy, w takim kontekście to można powiedzieć, że są fajerwerki na tej matematyce. No więc, moi drodzy, tyle. Zachęcam do kontaktu mailowego. Zapraszam także do polubienia filmu i subskrypcji kanału.